Witam serdecznie, Tomasz Sakiewicz, Polityczna Kawa. Tydzień bardzo bogaty w wydarzenia i o znaczeniu geopolitycznym i symboliczne. Pewnie wszyscy jesteśmy pod wrażeniem filmu, w którym Adam Michnik, no, chyba dosłownie to tak powiedzieć, całuje się z Wojciechem Jaruzelskim, wyznając mu swoją miłość. Jutro rocznica 13 grudnia. Tamte wydarzenia miały miejsce 21 lat temu. Też w rocznicę 13 grudnia. Ja może krótko, już nie chcę tego filmu pokazywać, bo wszyscy go pewnie widzieliśmy, ale prosiłbym moich gości, Jan Filip Libicki, Koalicja Polska i Witold Waszczykowski, Prawo i Sprawiedliwość, eurodeputowany, były minister spraw zagranicznych. Panowie, jakie na was wrażenie zrobił ten film? Tak bardzo krótko bym prosił o komentarze, bo komentujemy go w wielu innych programach, ale ciekaw jestem waszego zdania. Proszę bardzo, panie ministrze. No ja nie jestem zaskoczony, dlatego że informacje od wielu, wielu lat już dochodziły do nas o tej ewolucji, a być może to była stała postawa Adama Michnika, więc to tylko potwierdziło nasze obawy, że jest to jakieś zblatowanie, jakiś układ, który miał nas wyprowadzić z komunizmu. Potwierdzał to pan Czarzasty w licznych programach, więc jest tylko kolejny dowód na to, że PZPR chciała przetrwać w jakiejś formie i tak zwani opozycjoniści umożliwili to. Znaczy ja, jeżeli Jan Filip Libicki. Ja tylko jednym zdaniem to skomentuję. No nie jest dla mnie ten film żadnym jakimś zaskoczeniem. No Adam Michnik ten swój pogląd wielokrotnie prezentował, mówiąc o Czesławie Kiszczaku jako człowieku honoru, mówiąc, też była taka audycja, gdzie Adam Michnik mówił, odpieprzcie się od generała, to może było w innych latach niż akurat ten film, który pokazano, ale to stanowisko Adama Michnika, jeżeli chodzi o stosunek do generała Jaruzelskiego i do Czesława Kiszczaka, jest dość powszechnie znane opinii publicznej. Więc tutaj się pojawił po prostu dowód, który jakby utwierdził czy potwierdził pewną jego postawę, którą on prezentuje publicznie. Jedno zdanie tylko chciałem powiedzieć jeszcze, że przecież Adam Michnik jest szefem wielkiego koncernu, bardzo opiniotwórczych mediów. I to pokazuje, dlaczego te media zachowują się tak inaczej do wszelkich innych opcji politycznych funkcjonujących w życiu Polski od 30 lat. To teraz może przejdźmy do wydarzeń geopolitycznych. Rozmowa Biden-Putin wzbudziła ogromne kontrowersje, aczkolwiek jej znaczenie może mieć znaczenie po prostu historyczne na lata. Posłuchajmy fragmentu. Prezydent USA Joe Biden podtrzymał wcześniejsze stanowisko, że w przypadku militarnej agresji na Ukrainę Stany Zjednoczone i ich europejscy sojusznicy nałożą na Rosję dotkliwe sankcje. Prezydent uzgodnił z europejskimi partnerami szczegóły pracy zespołowej na rzecz ścisłej koordynacji działań wobec Rosji, tak byśmy wszyscy działali po tej samej stronie. Poprzez kanały dyplomatyczne przygotowujemy się na każdy możliwy rozwój zdarzeń, w tym również zdecydowaną odpowiedź wobec każdej rosyjskiej eskalacji. Władimirowi Putinowi zależało na gwarancji, że nie dojdzie do rozszerzenia NATO na wschód, czyli przyjęcia Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jednak ze strony Joe Bidena żadne deklaracje nie padły. Nie będzie żadnego gestu, żadnego aktu gwarantującego Rosji to, że Ukraina nie będzie kiedyś członkiem NATO, bo o tym decydują sami sojusznicy i kraj zainteresowany. Z kolei w oświadczeniu Kremla napisano, że dominujące miejsce w rozmowie zajęła problematyka związana z kryzysem wewnątrz ukraińskim. Tak Rosja określa konflikt w Donbasie, w którym stroną są prorosyjscy separatyści. Prezydent Rosji miał też powiedzieć, że celem destrukcyjnej polityki Kijowa jest demontaż porozumień mińskich. Nie należy przerzucać odpowiedzialności na barki Rosji, ponieważ to właśnie NATO podejmuje niebezpieczne próby zagospodarowania terytorium ukraińskiego i wzmacnia potencjał wojskowy w pobliżu granic Rosji. Joe Biden...
Kiedy słyszymy coś takiego, to nie wiadomo, czy śmiać się, czy płakać. To, że Putin zachowuje się równie bezczelnie jak Stalin, czy wszyscy jego poprzednicy, no to chyba nas nie zaskakuje. Ale może nas zaskakiwać jednak nieustanna naiwność Zachodu, że oni zupełnie poważnie traktują to, co Putin w tej swojej retoryce przekazuje. Może zacznę od pana ministra Waszczykowskiego. No, pan zna dobrze realia polityki amerykańskiej. Co ta rozmowa dla nas oznacza? To kolejne osłabienie, czy to jest jednak jakieś wzmocnienie NATO? Co z tego wszystkiego wynika? To oznacza, że obecna administracja nie ma jednoznacznego poglądu i stanowiska. Chciałbym zwrócić uwagę, jakie meandry przechodziło to stanowisko. W pierwszych godzinach po spotkaniu tym zdalnym z Putinem mieliśmy właśnie informacje, jakie w komentarzu, iż Biden zajął stanowcze stanowisko wobec Putina, nie zgodził się z jego żądaniami. Ale kilka godzin potem przyszły informacje medialne, między innymi Financial Times, które mówiły, że Biden zgodził się prowadzić dalsze rozmowy. Pojawiło się w komunikacie prasowym, że zgodził się, i tam padło słowo accommodation, na przystosowanie NATO do żądań rosyjskich, że będzie to uzgodnione w ramach czterech sojuszników największych NATO. To wzbudziło natychmiast krytykę i protesty. Znowu Biden się zorientował i powiadomił, że będzie na konsultacji prowadził w szerszym zakresie. Odbyła się rozmowa z prezydentem Ukrainy i z przedstawicielami dziewiątki bukaresztańskiej. To jest ta flanka wschodnia, wianuszek wokół Rosji. No i tu była rozmowa z prezydentem Dudą. Więc można powiedzieć, jak powiedziałem na początku, że nie ma jednoznacznego stanowiska amerykańskiego. W dalszym ciągu pokutuje mit, że trzeba Rosji wciągać do współpracy, trzeba poszukiwać jakiegoś porozumienia, bo im bardziej Rosja będzie wciągnięta do współpracy, tym bardziej będzie Zachód był w stanie narzucać standardy demokratyczne i tak dalej. Nie do końca wierzę tym zapowiedzią, iż w przypadku agresji na Ukrainę czy eskalacji konfliktu będzie tam stanowcza odpowiedź, bo przecież instrumentarium odpowiedzi jednocześnie z budżetu amerykańskiego zniknęła kwestia sankcji na Nord Stream 2. Więc konkludując, uważam, nie ma dzisiaj jednoznacznego stanowiska amerykańskiego. Putin o tym doskonale sobie zdaje sprawę i testuje i będzie dalej naciskał, prowokował Stany Zjednoczone i szeroko rozumiany Zachód, korzystając, że mamy dość chaotyczną sytuację we Francji, kampanię wyborczą, mamy rząd niemiecki, który dopiero kształtuje swoją politykę. Ja po przyjeździe pani Baerbock nie jestem w stanie powiedzieć, jaką politykę chcą prowadzić Niemcy. Być może dzisiejsza wizyta kanclerza Scholza coś wyjaśni, bo to jest człowiek, który był jeszcze niedawno w rządzie pani Merkel i pokaże, czy będzie kontynuował tę politykę, czy będzie tu jakaś nowa pieczęć socjaldemokratyczna. A więc z tego chaosu, zamieszania jeszcze w Unii Europejskiej korzysta Putin. To jest przewidywalny polityk do bólu. Jeśli ma okazję nam wyrządzić krzywdę, to będzie to robił. Natomiast nieprzewidywalny jest, jak powiedziałem, stanowisko Stanów Zjednoczonych. Senator Jan Filip Libijski. Panie senatorze, mamy chaos w polityce europejskiej, niezdecydowanie w polityce amerykańskiej. No to czy znowu możemy tylko na siebie liczyć? Ja bym powiedział tak, że po pierwsze każda rozmowa na tak wysokim szczeblu i dotycząca tego potencjalnego konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, której treści nie znamy, jest niepokojąca, bo treści tej rozmowy nie znamy. Ja się tutaj, że tak powiem, zgadzam z panem ministrem Waszczykowskim, że Zachód ma pewną tendencję, czy nawet niepewną, ma po prostu tendencję do traktowania Rosji tak jak każdego innego kraju z cywilizacji zachodniej. Więcej, no, wypowiedź pani Le Pen po szczycie w Warszawie, że Ukraina należy
do rosyjskiej strefy wpływów, to jest po prostu odpowiedź, na którą czeka Władimir Putin. Ja mam nadzieję, że pan prezydent Biden tego nie powiedział i nie powiedział rzeczy różnych innych o dużo mniejszym znaczeniu, ale też na które prezydent Putin by liczył. Jedna rzecz mnie niepokoi, ja chciałem nawiązać do tego incydentu, kiedy prezydent Biden odpowiadał na pytanie dziennikarza, bodajże Polskiego Radia, pana Wałkuskiego, o czym rozmawiał z Władimirem Putinem. Odpowiedź była taka, że miałem wrażenie, iż prezydent Stanów Zjednoczonych nie kontroluje swojego przekazu. To nie jest rzecz dobra, jeśli po jednej chyba stronie... Nie tylko pan senator miał takie wrażenie i nie tylko w tej jednej rozmowie. Ja bym powiedział tak, to nie jest rzecz dobra, jeśli z jednej strony mamy Władimira Putina z całą pewnością przygotowanego do tej rozmowy, a z drugiej strony jakby reprezentantem Zachodu jest pan prezydent Biden, któremu zdarzają się takie incydenty, jak w rozmowie z panem redaktorem Wałkuskim. Żeby była jasność, ja również mocno obawiałem się sytuacji, w której był Donald Trump, bo tam się obawiałem innego zjawiska. Tam się obawiałem biznesowego podejścia do stosunków amerykańsko-rosyjskich. Z całą pewnością, i o tym mówi na przykład znany geopolityczny analityk pan Jacek Bartosiak, zdając sobie z tego sprawę, jaka jest sytuacja, powinniśmy, licząc na sojuszników, bo moim zdaniem to jednak nie będzie tak, że my w tej sytuacji zostalibyśmy jakiegoś konfliktu zostawieni, jednak jest artykuł 5 i że tak powiem, w trosce o własną wiarygodność Stany Zjednoczone moim zdaniem nie mogłyby zareagować, ale to jest moim zdaniem kolejny sygnał, który pokazuje, że powinniśmy jednak uznawać, że tak samo mocno liczymy na pomoc NATO w wypadku jakiegoś konfliktu, jak i na własne możliwości obronne, które byśmy, że tak powiem, rozbudowywali. Nie w wariancie takim, żeby taki atak odeprzeć, ale w wariancie, że tak powiem, budowania u potencjalnego rosyjskiego agresora przekonania, że taka agresja może go drogo kosztować. Panowie, zaczniemy temat, bo chcę go kontynuować. Wielka afera korupcyjna w Unii Europejskiej. Posłuchajmy najpierw, czego dotyczy, a potem będziemy komentować. Niestety musimy zrobić krótką przerwę i po przerwie wrócimy do tematu. Dzieje się naprawdę bardzo dużo w Unii Europejskiej i coraz nowsze doniesienia powodują, że włosy się jeżą na głowie, ale o to będę prosił komentarz po krótkiej przerwie.